Najstarsze filmy ze zbiorów dokumentów życia społecznego pochodzą z końcówki lat 60. XX wieku. Są ciekawą i historyczną dokumentacją powstawania miasteczka uniwersyteckiego UMK, ale nie tylko. Starsze filmy mamy dotyczące budowania nowego kampusu uniwersyteckiego na Bielanach i pochodzą one z końca lat 60. XX wieku. Posiadamy również kopie cyfrowe filmów studenckiego klubu Pętla, natomiast oryginały znajdują się w archiwum uniwersyteckim. Sekcja dokumentów życia społecznego zajmuje się gromadzeniem wszelkich przejawów życia codziennego mieszkańców nie tylko Torunia i regionu, ale również całej Polski. Te dokumenty mogą mieć bardzo różną formę. To są dokumenty drukowane, dokumenty ikonograficzne, to mogą być fotografie, znaczki, pocztówki, naklejki, dokumenty audiowizualne, filmy i różnego typu nagrania, jak również artefakty, medale i gadżety. Do ciekawych dokumentów należą także pamiętniki i albumy przedstawiające życie w Wilnie do wybuchu II wojny światowej, a także album z życia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego imienia Królowej Jadwigi w Toruniu. Jest także formularz folklisty i inne dokumenty. Sekcja cały czas uzupełnia swoje zbiory i zgłasza się z apelem do mieszkańców Torunia, aby powierzyli im swoje zdjęcia czy inne materiały historyczne. Aktualnie poszukujemy fotografii domu profesorskiego, który znajdował się przy ulicy Mickiewicza 7 w budynku tak zwanej Westy, celem uzupełnienia naszych zbiorów historycznych, a także fotografii basenu, który mieścił się na obecnym miejscu kempingu za mostem po drugiej stronie Wisły. Materiały i informacje na temat sekcji dokumentów z życia społecznego Biblioteki Uniwersyteckiej można znaleźć na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.